If you want to watch this episode in English, you have link to it in the upper right corner of the screen or in the description. Co gdyby sułtan osmański Mehmed II Zdobywca został cesarzem świętego Imperium Rzymskiego? Osobiście obstawiam, że założyłby tam pierwszą w Niemczech sieć kebabów. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Dobra, żarty na bok. Dobra, jest to jeden z najłatwiejszych krajów, bądźmy szczerzy, co wcale nie oznacza, że jest nudny. Bo dzisiaj to ja planuję zostać cesarzem świętego Imperium Rzymskiego, narodu niemieckiego. Co w sumie się sprowadza do tego, że będzie wam łatwo zrobić dwa ciężkie osiągnięcia w tej grze, ale o tym w dalszej części odcinka. Początek jest w zasadzie taki sam. Robimy roszczenie na Bizancjum, które będziemy chcieli jak najszybciej podbić. Mógłbym się wreszcie nauczyć, gdzie to jest. Nasze floty dzielimy na pół i pół wysyłamy do patrolowania handlu w Konstantynopolu, a drugie pół do patrolowania Reguzy. O, to jest cały ten obszar. Kolejna kwestia to wyznaczanie naszych rywali. Możliwe, że wcześniej będziemy walczyli z Węgrami, więc ich chcemy mieć na rywalu. Litwa pewnie zaraz wpadnie pod Unię z Polską, więc to są zawsze darmowe punkty Power Projection. Austria na pewno będzie naszym wrogiem w najbliższym czasie, więc również może być naszym rywalem. Stany i przywileje dla nich. Tutaj zabawa będzie inna niż zazwyczaj, ponieważ musimy uważać na ziemię koronną, czyli to białe tutaj. W naszym przypadku będzie mi bardzo zależało na punktach dyplomatycznych oraz administracyjnych, militarnych nie będę rozdawał. Kolejna sprawa to supremacja i bierzemy tylko i wyłącznie ją. Nie chcę też przesadzać, jeżeli idzie o wpływy Stanów, ponieważ będę chciał zatoczyć w najbliższym czasie dość sporo podbojów i dzięki temu uzyskać dużo ziemi koronnej, którą będę potrzebował w procesie zmiany naszej wiary, bo tak proszę Państwa, będziemy zmieniali naszą wiarę na katolicką. Ale co najlepsze, potem możemy wrócić również do sunnickiej. Powiem wam później jak. Więc też ziemi nie sprzedajemy, ale ją jak najbardziej odbieramy. Misja na tańszego doradcę militarnego jak najbardziej. Tym bardziej, że tak czy siak robię sztuczkę właśnie na manpower i jego odzyskiwanie z rekrutowanej armii. A że mamy profesjonalizm, to i tak możemy go spalić, jeżeli będziemy chcieli bardzo szybko odzyskać ten manpower. To, co teraz wam zaproponuję na Imperium Osmańskie, może być lekko radykalne. Mianowicie potrzebujemy sojuszników, bo to w końcu elektorzy będą na nas głosowali, dlatego biorę tymczasowy sojusz z Czechami, ogólnie będę chciał ich podbijać potem, ale teraz nam się przydadzą i to co chcę robić to poprawić relacje z każdą monarchią wśród elektorów, czyli Palatynat, Saksonia, Brandenburgia, jak i też istnieje opcja, haha, jeżeli szybko uda nam się zmienić wiarę, na sojusz oraz mariaż królewski, co mnie trochę kusi, więc troszeczkę zacznę poprawiać z nimi relacje. Jeżeli idzie o naszych doradców, Imperium Osmańskie zaczyna z doskonałym doradcą administracyjnym, który jest o połowę tańszy, więc go chcemy zrekrutować. Niestety już takich dobrych doradców, jeżeli idzie o militarnych i dyplomatycznych, nie mamy, więc tutaj bierzemy jedynkowych. O, dyplomatyczny przyda nam się bardzo. Zresztą my i tak mamy bardzo mocnego władcę, bardzo unikalną formę rządów, która również da nam bardzo mocnych następców. Co jak co, ale akurat Imperium Osmańskie nie ma na co narzekać na starcie. Chociaż pieniążki się kończą. Mówię o pieniążkach i od razu na początku taki event, fajnie. Czyli bierzemy korupcję, pozbywamy się korupcji. Niezły początek. A, czy już mówiłem, że też ten wskaźnik zawsze na początku rozgrywki przesuwamy maksymalnie w prawo? Jeżeli idzie o doktrynę naszej floty, ona na początku nam nie będzie potrzebna, ale możliwe, że będziemy toczyli wojny z Wenecją niedługo. To dlatego mogłyby nam się przydać galery. Jeżeli planujecie nie toczyć wojen z Wenecją, weźcie handel. Chociaż tak naprawdę on zaczyna się przydawać dopiero po 1550 rok. To Bizancjum u mnie bardzo dziwnie rozegrało kampanię, sojusz z Mołdawią oraz wojna z Epirusem i papiestwem na sam start, tak jak ja bym grał w tym Bizancjum. Polska jak zwykle wybrała Jagiellona, roszczenie na Konstantynopol mamy, profesjonalizm spalamy, misję wykonaliśmy, to czas na wojnę! Zapomniałem o Mołdawii, nie! Drugim krajem, który będę atakował to Węgry, bo jest tutaj dość sporo prowincji katolickich i oczywiście najważniejsza katolicka prowincja w okolicy, czyli Hont, ze złotem. Od Mołdawii biorę tylko pieniądze, a od Bizancjum tylko Bizancjum i pieniążków trochę, plus Ateny. Oczywiście mógłbym więcej, ale to później. Tak nam pozwoli to już wykonać misję miasto, którego pragnął świat. Pozwoli mi to też już przenieść stolicę do Konstantynopolu. Chyba oszukałem Epirus, zobaczcie, papież dostał czarną flagę. Ale ta bitwa jest wyrównana. Ja natomiast teraz biorę sojusz z Burgundczykami oraz Palatynatem.
chyba pierwszy raz powiedziałem dobrze nazwę tego kraju. Zapomniałem o tym, że trzeba cofnąć przecież gwarancję na Reguzę. Po co mi ona? Nie no, Kafa i Azow to są nasze prowincje, przecież osmańskie. Pierwsze podboje i zwiększyłem nasze ziemie koronne o 6%. No prawie 7. A wiecie, gdzie dostałem 10%? Na Enebie, gdzie oprócz gigantycznej wiosennej wyprzedaży, moi widzowie z kodem POLAND10 dostają 10% zniżki na wszelkie zakupy. Promocja trwa do 20 marca i dotyczy dwóch zakupów z jednego IP do wartości 100 euro. Link jak zwykle w opisie. I jako pierwszy na świecie wprowadzamy technologię militarną, co jest akurat bardzo dobre. Czas najechać Węgry. I chyba przy pomocy przyjaciół, tylko tak, wiem, pamiętam, Czechy zazwyczaj będą chciały tych prowincji, a dokładnie to nawet naszą kopalnię złota, więc musimy tam dotrzeć pierwsi. Przy okazji atakuję jeszcze Serbię, bo będę chciał o nich zdobyć Kosowo oczywiście. Oczywiście. Nasi sojusznicy dzielnie spełniają swoje obowiązki i zużywają całe zasoby ludzkie Austriaków oraz Węgier. Bardzo mi się to podoba. W międzyczasie nasza dyplomacja usilnie pracuje. By wiecie, kraje katolickie jakoś tak się nie przeraziły tego osmańskiego zagrożenia, które nadciąga. Od Serbów biorę następujące prowincje, byleby Wenecja ich nie podbiła. Po Hercegowina może. Plus pieniążki. O, Burgundię mogę wezwać do tej wojny. Nie ma co, wojsko osmańskie 200 lat za wcześnie pod Wiedniem. No to weźmy go z palmy. Jakby to powiedzieć, Czesi mają troszeczkę przekichane, ale ja im nie pomogę. A to zdradzieckie Czechy wyszły z wojny. Nie wiem dlaczego. Dobra, Austrię na razie upokuszmy i weźmy od nich pieniądze w postaci wojennych reparacji. Potem się nimi zajmiemy na dobre. Biorę następujące ziemie. Czemu tak? Aby mi się takie kółeczko fajne podoba wokół tej prowincji i mogę wziąć pieniążki i tak dalej. Agresywną ekspansją raczej się nie przejmujemy. I tak teraz będziemy siedzieli na tyłku i nic nie robili przez jakieś 15 lat. Naprawdę, to jest część taktyki. Dodajemy? No może oprócz tej prowincji, bo tą wziąłem akurat z prostego powodu. Wypuszczę sobie tutaj wasala. Gdzie jest jakaś werda? To tutaj też kasujemy. Podbiłem też te prowincje z bardzo prostego innego powodu. Tu jest złoto, a tak naprawdę no tu są katolicy. Tu są katolicy, zobaczcie, katolik tu stoi. Okej, i w sumie potrzebowałem takiego ślaczku, bo tak już się pojawią buntownicy, to oni lubią w prostej linii lecieć prosto na naszą stolicę, czyli o gdzieś tu powinni sobie w ten sposób lecieć. Ale nie zawsze tak jest, czasem chodzą w kółko. Dobra, i jak już tak też złożyliśmy za tym pierwszym razem katolików, no to teraz to, co musimy zrobić, to zmienić nasze nastawienia dyplomatyczne, bo tych punktów będziemy dużo potrzebowali i to jak najszybciej. Wow! Achea! Ej, zróbmy z nich wasala! Aha, reforma. No to ja myślę, że sobie sięgniemy do kieszeni naszej szlachty, tym bardziej, że ją osłabimy i weźmiemy dochody podatkowe. Bo dość sporo nam dają, przynajmniej na razie. Podatki są spoko, zwłaszcza jeżeli je płacą na was. Dobra, dajcie mi to złoto tutaj, ja chcę więcej złota już. Ale jak to mniejsze podatki? Burgundia przegrała wojnę z Francją, ale chyba nic nie straciła. Chyba. I Filip III wciąż żyje. Wow. I żeby było, ja teraz czekam na pewną rzecz. Aż tutaj ten taki modyfikator zwany separatyzmem spadnie poniżej progu, jak widzicie, aktywny misjonarz. Wtedy te bunty nacjonalistyczne przemienią się w bunty religijne. Czyli muszę jeszcze poczekać na rok pół punkta, o matko, matematyka, długo. Jednocześnie wiecie, nie możemy za bardzo podbijać, bo nie wiem, czy wiecie, jak działa nawracanie danego kraju na jakąś religię. Po prostu tej religii w danym kraju musi być więcej niż 50%. No chyba, że jest z grupy religijnej, czyli wiecie, grupa religijna coś takiego jak... O, chrześcijanie. Na chrześcijan składają się katolicy, prawosławie, husyci... O, i tu są kopci. To jest grupa. W ramach grupy religijnej dość łatwo jest się zmienić religię, ale w momencie, kiedy już zmieniamy poza grupą, no to danej religii musimy mieć więcej niż 50% w kraju. Albo musi być religią dominującą, czyli musi jej być najwięcej. Nigdy nie pamiętam. No u mnie religią dominującą jest sunizm. Jest to religia narodowa, więc tak, tak, muszę mieć więcej chrześcijaństwa. Na ten moment sunizm u mnie to 42%, katolicy to 11% i wiecie, katolików muszę mieć więcej niż tych typów. Więc nie mogę podbijać prowincji sunnickich. Ale prawosławny chyba bym mógł. To może dla rozrywki sobie potłumię buntowników. O, przypomniałem sobie o tym przywileju, Strong Duchess. W sumie go weźmiemy, bo widzę tu pewną okazję. Nawet powiedział, że bardzo dużą okazję. Wiem, Osman i wasale to jest bardzo dziwne rozwiązanie, ale czasem się to przydaje. I mamy wasala. Jak to się mówi, od miłości do nienawiści, jeden krok. Pierwsze rozwinięcie z ery. I powiem szczerze, mocno się zastanawiam nad agresywną ekspansją, ewentualnie na przeniesieniu wasali. Ale dobra, u Osmana to jest najważniejsze. Lwiększe działa. Tak, tego syna zdecydowanie bardziej kocham niż tego.
przyszłość patriarchatu! Co? Patriarchat? Nie no, w dzisiejszych czasach to tak wiecie, patriarchat to niezbyt, nie? Bądźmy nowocześni! Dobra, handel już podstawowy mniej więcej ogarnąłem, ale rozbudujmy centrum jeszcze w Konstantynopolu. Jeszcze tylko 2 lata! Ten separatyzm będzie niższy. Nie wiem co się stało, ale Austria jakoś straciła wszystkie punkty autorytetu, nie przeprowadziła żadnej reformy. Nie no, następcą nie jest kobieta. Na co oni to wydali? Pewnie na Dzień Kobiet. A że jako mam ponoć te mityczne widzki na moim kanale, to wszystkiego dobrego, drogie panie, w tym dniu i mam nadzieję, że wasi mężczyźni nie tylko pamiętają o was w tym dniu, ale i zawsze. Pierwszą ideą, którą wybieramy na Imperium Osmańskie, to dyplomatyczne idee, ale tym razem nie dlatego, żeby więcej podbijać. Co prawda, będziemy dużo podbijali, ale to później. My potrzebujemy dyplomatycznej reputacji oraz relacji. Bardzo dobrym połączeniem do dyplomatycznych są idee humanistyczne, które pozwalają bardzo szybko obniżać agresywną ekspansję. Dodatkowo spowodują, że będziecie mieli bardzo stabilny kraj. I wtedy do pary dobrać na trzecie ofensywne, które pozwolą wam jeszcze szybciej podbijać, wzmocnią waszą armię. Bardzo dobre połączenie. I dodatkowo skrócą okres separatyzmu i stabilności w waszym kraju. Znaczy, będziecie mieli stabilniejszy kraj, a nie mniej stabilny kraj. O, tu, zobaczcie to na humanistycznych. I proszę państwa, mamy katolickich zalotów w tej prowincji, więc od razu... A w sumie skasujmy tą fortecę. Dodatkowo, żeby przyspieszyć cały ten proces, odebrałem autonomię, specjalnie na ten moment trzymałem. To zwiększyło napięcie o 10 punktów. A i oczywiście my nie chcemy nawrócić tej prowincji, więc utrzymanie na dół. W sumie to wziąłem obrońcę wiary i odpaliłem nawracanie też również w prowincji obok. Bo czemużby nie tej prowincji, to jest prowincja obok, nie ta. I tutaj musimy bardzo uważać. Mianowicie, jeżeli zobaczymy, że nie wiem, węgierscy separatyści, którzy są w tym regionie, zaczynają przebijać katolickich, musimy ich opóźniać. Znaczy opóźniać, nie prowokować. O, wprowadźmy renesans i dzięki temu wprowadzamy kryształy w Konstantynopolu. Ponownie! Ja to zawsze zdobywam, na każdym państwie, na którym mogę. To jest zbyt mocny ekonomiczny bonus. Ładnie, katolicy szybko nam rosną w siłę. Ale czemu? Nie! No na szczęście wojska mamy tuż obok. Tłumimy bunty w takim razie. I teraz, proszę państwa, czekamy. Nigdy nie zrozumiem, jak ci buntownicy działają, tak? Jesteśmy buntami katolickimi, dlatego idziemy oblegać katolickie prowincje. Bo chcemy nawracać katolików. Całkiem logiczne. I niestety, każda zajęta przez nich prowincja kosztuje nas ileś tam procent ziemi koronnej. Ale jakoś mało. Fatality. Tak, tu poszło LD4, ale niestety przy tych buntownikach to naprawdę nie mam żadnych skrupułów. Kolejne podejście, odcinam troszeczkę wcześniej, teraz buntowników. Jest! Poszli! Okej, to trzeba zapamiętać następnym razem. Na pewno zapamiętam to, na pewno. Żeby odcinać buntowników wasalami. Włączmy jeszcze forty, bo mam zwyczaj o nich zapominać. O, i widzicie, takie mamy wymagania odnośnie zmiany religii. Albo być w grupie religii chrześcijańskiej, co w sumie mogło powodować, że mogłem się wcześniej zmienić na prawosławie. Nie pomyślałem o tym! Te Bałkany płoną, a ja tylko czekam, żeby mi nikt nie zniszczył tych buntowników. Naprawdę musicie się teleportować prowincją? Obok? Czemu? Więcej ich tutaj nie mogło już chodzić. Co to ma być w ogóle? Jaki fuks! Dostali czarną flagę! Dobra, powiem wam, że tych punktów teraz się traci dużo mniej niż kiedyś. Zwróciłem na to uwagę i wydaje się być to zależne od developmentu nawróconego obecnie. Wcześniej to było zawsze 1% na prowincję, obecnie jest to znacznie mniej. Chociaż jak mi nawrócą stolicę, to ja nie wiem co będzie. No, zobaczymy ile procent stracę za stolicę. Nie, dowiemy się, bo o tym zapomniałem. Zmieniłem kolejność, drugie wziąłem ofensywne, ponieważ politykę tutaj mamy bardzo mocną, dyplomatyczną reputację. To się zawsze przydaje w grze politycznej w Holy Roman Empire i jako trzecie polecimy humanistyczne. No i katolicy teraz stanowią u nas równą większość? Ale teraz tak, już możemy akceptować ich żądania, dostać bardzo po autonomii, to jest bardzo dużo. A co jego odbije te prowincje? I okej! Musimy zostawić przynajmniej jedną prowincję. Ateny zostaną poświęcone. A właśnie katolicyzm stał się naszą oficjalną religią. Niestety to spowodowało, że straciliśmy naszą przekozacką formę rządów. Tak, wiem, skrzywdziłem Osmana. Dajcie mi znać w komentarzu, czy w ogóle taka zmiana w katolickiego Osmana jest dla was opłacalna. Dobra, będziemy mieli Holy Roman Empire, ale tracimy potężny government. Co wy na to? Więc niestety też przestaniemy mieć te fajne wydarzenia, które... na dobrych władców. Niestety, one są powiązane z naszą formą rządów. Ale mamy szansę, że teraz niektóre kraje zaczną na nas głosować, a obecnie głosują na Czechy. Czemu? Tutaj specjalnie po to trzymałem tę misję na dyplomatyczną reputację. No i mamy już 2 głosy.
i mam więcej ziemi koronnej niż miałem? Why? Weźmy już teraz standardowo przywileje. A, prestiż jest problemem. Potrzebujemy prestiżu. To czas na Polskę i jej upokorzenie. Niby pruska armia, tak, pobita, ale prestiż jest mój, szkoda, że go tak mało. Kusi mnie, żeby zdobyć Czechy na unię personalną. Kusi mnie to. Aż 25 lat, w sumie już legalny. Dwóch elektorów na nas głosuje i niestety dwóch na Austrię. Musimy jakoś Czechów do nas przekonać, czyli potrzebujemy więcej prestiżu. Polacy, nadciągam, o to będzie dobra bitwa. Ale dlaczego oni tak dużo dostali prestiżu, a ja nic? A nie, ja dostałem, to oni nie dostali. Oni dostali tradycję wojskową. Zatrudnimy doradcę, kolejna bitewka, prestiż. I kolejny prestiż, w tym samym miejscu. Taki minister, no niech da nam prestiż. I od razu trzy głosy na mnie. No to musimy poczekać, aż zginie teraz imperator, pewnie ze starości. W którymś momencie, na pewno. W Polsce się wojska skończyły, to się cofamy z tej wojny. O, już czterech głosuje. Bo prestiż na plusie. Nie wierzę, ja cały czas zastanawiam się, dlaczego nie mogę tego nawracać. Zgadnijcie, o czym zapomniałem, żeby podnieść. Wielka wojna o panowanie w Imperium. Bo tak naprawdę musiałem ją wypowiedzieć, bo tutaj, żeby elektorzy stanęli w tej wojnie po mojej stronie, a nie po stronie cesarza. Wtedy go, jakby to powiedzieć, nie lubią i głosują chętniej na mnie. Taki event to ja naprawdę teraz lubię. A że jeszcze w międzyczasie skończyłem wojnę z papieżem, możemy jeszcze dodatkowo zwiększyć naszą dyplomatyczną reputację. Teraz to już naprawdę tylko cesarz musi umrzeć. Wreszcie! Jestem cesarzem świętego Imperium Rzymskiego. No i widzicie, udało się, zostałem cesarzem. Czy zasłużyłem na słupka? Sami zdecydujcie. I nie mam żadnych reform. W 86 roku. To będzie masakra. Teraz Zakon Krzyżacki dołącza nam do Imperium. Tylko jest troszeczkę mały, ale zawsze coś. Teraz, kiedy już zintegrowałem Transylwanię, mogę dołączyć do Świętego Imperium Rzymskiego. Co powoduje, że elektorzy chętniej na mnie głosują i praktycznie nie stracimy już pozycji cesarza. Mogę też pierwszą reformę przeprowadzić. Jak miło. A to oznacza, że zrobiliśmy naprawdę dobre otwarcie, żeby zdobyć dwa bardzo ciężkie achievementy w tej grze, mianowicie jedną wiarę i podbój świata. Cesarstwo ma pod tym kątem kilka przydatnych reform. Już druga dyplomatyczna reputacja i dodatkowy dyplomata. Wszystkie państwa w Imperium dostają zmniejszone koszty technologii, a jak wrócimy na sunizm, to będzie się naprawdę fajnie to nam skalowało. Z centralizacji mamy Core Creation Cost minus 10%, a jako Osman już mamy minus 20%. Plus idee administracyjne, będzie to robiło nam naprawdę niezłą robotę. Pamiętajcie, że po odwołaniu przywilejów, wszystkie państwa w ramach Imperium Świętego Romana staną się waszymi wasalami. A już reformę wcześniej, to zawsze wy będziecie wybierani na cesarza. Więc tak, z powrotem będziecie mogli sobie przywrócić wiarę sunnicką lub przejść na protestantyzm albo dowolną inną religię. Na przykład taki konfucjonizm, który by wam pozwolił również zdobyć bonusy z mandatu niebios. A w momencie, kiedy z powrotem powrócicie na sunnizm, będziecie mogli z powrotem wprowadzić osmańską formę rządów. Więc widzicie, jak bardzo dobrze łączy się Imperium Osmańskie z Cesarstwem Świętego Romana. Jednak przed nami byłoby teraz też przeprowadzanie dużej ilości reform. I co byśmy musieli zrobić? Znaczy, powiem wam szczerze, za chwilę dostaniemy Burgundię, władca jest bardzo stary, mamy Royal Mariage z Burgundią, przydałoby się też zerwać Szwedom i reszcie. Bardzo byłby nam pomocny monument w Pradze, który daje jeszcze szybsze zdobywanie Imperial Authority, więc tak, zrywamy nasze relacje z Czechami i podbijamy Pragę jak najszybciej, a następnie ją nawracamy na katolicyzm. Obok Imperium mamy też Polskę, z której można wypuścić wielu wasali, Francję. Każdy z tych krajów ma też po kilka mniejszych państw, które można z nich powypuszczać i każdy z nich, jeżeli będzie miał mniej niż 100 punktów warscora w wojnie, będzie mógł dołączyć do Imperium, co oczywiście da nam punkty imperialnego autorytetu. To tak w bardzo dużym skrócie. Zapraszam Cię, drogi widzu, do obejrzenia tego odcinka, gdzie pokazuję, jak zrobić z Bizancjum hordę, co czyni z tego kraju naprawdę niezłego kandydata do podboju świata i do jednej wiary, bo dostajemy niezłe bonusy właśnie do nawracania, do ilości manpowera i do szybkości podboju.